chyba naprawdę nikogo nie dziwi, że Niko, zaczynając nagrywać vloga, zapomina w ogóle rozpocząć tego vloga. Bo jak zwykle zaczęłam do Was gadać na vlogu, a nie przywitałam się ani nic, także teraz szybko to nadrabiam. Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Tym razem zabieram Was na 2-3 dni nad morze do Dziedzina, także zapraszam do oglądania. Przejeżdżałam całe moje dzieciństwo przez jakieś 15 lat, 14-15 przejeżdżałam tu co roku. Się w kosza grał, to były takie super ogniska, występy dla dzieci. O, pierwszy raz w tenisa tu grałam. No fajnie, naprawdę super tak wspominać właśnie. Chciałam sobie tak przyjechać na 2 dni, przypomnieć jak to wszystko tu było, bo jednak... O, tam jest drugi plac, idę tam, pójdziemy tam na drugi plac zabaw. Któraś z tych chociaż nie jestem pewna, nie, chyba jej nie ma. Jedna kiedyś mnie, słuchajcie, przygniotła. Tak całkowicie, no oddychać nie mogłam. Sobie usiądę na huśtawkę, odłożę wodę tylko. Sąsiadka z domu obok widziała tą całą sytuację, ale jakoś nie przejmowała się, że dziecko przygniotła drabinka i zamiast podnieść tę drabinkę, to ona postanowiła polecieć do moich rodziców, bo powiedzieć, że córka przygniotła drabinka. Hit, naprawdę. Dziecko nie może już oddychać, ale nie podniosę z niej drabinki. Lepiej polecić do jej rodziców. A w ogóle taki fajny klimat, te domki. Takie totalnie co innego, bo jak jeszcze ze znajomymi, to zazwyczaj jeździmy albo do jakichś hoteli, albo też do domków, ale takich nowoczesnych domków, które są wybudowane w ostatnich, tam nie wiem, 5-7 latach. A te domki jednak tutaj 25 lat ponad. Dużo więcej, ale moi rodzice do 25 lat tutaj, czy 26-27 jeżdżą rok w rok. Także ja ta kwarantanna jakoś tak spowodowała, że postanowiłam sobie tutaj wrócić. Myślę, że typowo kwarantanna to spowodowała, dlatego że pewnie gdyby nie ona, to bym wyjeżdżała za granicę. A że zostałam w Polsce, to postanowiłam też wrócić na stare śmieci i troszeczkę sobie poprzypominać. Znaczym atutem tutaj tego jest to, że tutaj jesteśmy na samej plaży. Dosłownie z ośrodka od razu wychodzi się na plażę. Kocham tą bliskość tutaj do morza. Tu jest normalnie ośrodek, a tu już jest wyjście na plażę. Gdy wychodzę, idziemy. Ciężko w tych klapkach wdrapać się na ten drugi plac zabaw. Jakieś górki, pagórki, to też właśnie bardzo, o Boże, ciężko, tylko to właśnie też wspominam, że zawsze się wdrapywałam tutaj na te wszystkie górki i fajnie miasto widać. O, tutaj drugi plac zabaw cię przechodziło. To wszystko w ogóle, słuchajcie, kiedyś wydawało się takie odległe. O, inaczej to wyglądało. To było to stare, tam tego nie było. Tego też nie było. O, tam to było. Pamiętam, że było dość ciężkie wtedy dla dzieciaka. Siatki też nie było. Przede wszystkim, jak tu przyjechałam, to pierwsze co, to przypomniało mi się, gdzie były dyskoteki, gdzie chodziłam. Zapach stołówki, zapach domku. Te dwie rzeczy pamiętałam z dzieciństwa i zupełnie nic się nie zmieniło. O, tam jest właśnie, gdzie widać miasto. Tego też nie pamiętam za bardzo, tych huśtawek ani tych, więc chyba ich też nie było jakieś 8 lat temu. Tu widać miasto, tam są pyszne lody. W tamtą stronę jest port, tam byłam wczoraj na rybce z mamą, cię idę z tatą. No, teraz idziemy na obiadek, a na rybkę wieczorkiem, na kolacyjkę. Mam jeszcze do obiadku 5 minut, także chciałam jeszcze Was zapytać, z czym Wam się najbardziej kojarzy polskie morze, bo mi po tylu latach, przede wszystkim, znaczy po tylu latach, co roku jeździłam nad polskie morze, nie wracałam tutaj na stare śmieci, ale generalnie mi się polskie morze przede wszystkim kojarzy świderki, gofry, rybka z frytkami i surówką. To są z jedzeniowych rzeczy, to są takie trzy niezbędne rzeczy, co każdy zazwyczaj zalicza nad morzem. Panowie chodzący po plaży, gorąca, gotowana kukurydza, orzeszki w karmelu, popcorn. To jest też kluczowe nad polskim morzem. Jakby tego nie było, to już by nie był Bałtyk, tak? No umówmy się. Co jeszcze? Jeszcze właśnie o jakichś rzeczach. A, latające dzieciaki, bo z tego co za granicą w wielu miejscach już byłam i
nie spotykałam się tak z latającymi dzieciakami, nie wiem, po prostu wydaje mi się, że jest kwestia tego, że za granicą zazwyczaj są hotele z basenami, z animatorami i rodzice tam bardziej z tymi dziećmi siedzą, a jednak nad polskim morzem nie ma tej możliwości, dlatego też po prostu te dzieciaki latają po plaży i sypią wszystkich innych. Ja nie mówię już to złe, no bo to są dzieci, tak, także wiadomo, ale po prostu z tym się też kojarzę i parawany, no bo za granicą też się raczej nie spotykamy z parawanami. No i właśnie, co jeszcze, no to te wszystkie właśnie sklepiki, które tam też za mną są widoczne, ze wszystkimi możliwymi pierdołami, zaczynając od jakichś tam zabawek dla dzieci, kończąc na kosmetykach i ciuchach, cymberga i właśnie, no to też, to akurat jest też niezbędny mój punkt zawsze, bo nie czadę ze znajomymi, czy teraz właśnie do rodziców przyjechałam pierwszy raz po 8 latach chyba, właśnie nie pamiętamy, kiedy ostatni raz z nimi byłam, ale myślę, że to jest około 8 lat. Także też wczoraj byłam z mamą na cymberga i dzisiaj lecę z tatą, no to też jest niezbędny punkt, no. No i zimne morze oczywiście i wiatr, tak? Umówmy się, no Bałtyk nie jest zbyt ciepły. Ja nie weszłam ani wczoraj, ani dzisiaj. O, idą ci ludzie. I wiatr też mocno wieje. Niestety wczoraj namówiłam mamę, żeby sobie bluzę kupiła, którą ja nosiłam od razu. Także... No nie jest mi za ciepło, nie ukrywam. Gęsią mam nawet teraz, pomimo tego, że stoję w pełnym słońcu, ale to za mną jest po prostu coś nie tak, bo inni ludzie się plażują i w ogóle ja marznę. Powiem wam, że w tym roku bardzo dużo medus jest, więc Bałtyk o dziwo czysty. Radę mnóstwo po drodze spotkałam. Moja karuzela. Kiedyś ja tam się bawiłam. Godziny tam spędzałam dziennie. Przyszłam sobie z plaży na lodzika. Trochę się ochłodzić do cienia. Musiałam wyłączyć na chwilę moją letnią miłość, żebyście mnie słyszeli. Chciałam się tutaj z wami pożegnać. Mam nadzieję, że vlog wam się spodobał. Wyszedł tak totalnie spontanicznie, bo w ogóle też spontanicznie wyszedł ten mój dojazd tam do rodziców, dlatego że bilety kupiłam kilka godzin przed pociągiem. Pociąg miałam o 5 rano, a bilety kupiłam jakoś około 18:20 dnia poprzedniego, czyli w sumie wyglądało to tak, że wróciłam do domu, kupiłam bilety, spakowałam się i wyjechałam. Spałam wtedy 2,5 godzinki, 3. Dostałam też piękne kwiatki, jak przyjechałam. Chciałam wam tylko powiedzieć też, że cieszę się w sumie, że pojechałam, dlatego że mega mi się nie chciało jechać, ale w sumie fajnie wyszło, dlatego że pozwiedzałam stare kąty, byłam nad morzem, a tak to bym się zjechała w sumie w upalnym mieście, tak to przynajmniej sobie 3 dni odpoczęłam, co prawda szkoda, że tak mega wiało, dlatego że zimno mi było, ciągle mi zimno było, mimo tego, że jednym nie było tak zimno, tylko ja tak wymyślałam, ale no nie wiem, coś mi jakoś zimno było. Troszeczkę się jeszcze opaliłam, ja już jechałam w sumie trochę opalona, bo mimo tego, że nigdzie w tym roku na wakacjach nie byłam, to jakoś udaje mi się to słońce troszeczkę złapać, także się cieszę. No. Także żegnam się z wami, mam nadzieję, że vlog wam się podobał, zostawcie kciuczka w górę. Zwiedziliście ze mną trochę stare kąty, no, było fajnie. Także buziaki, zapraszam na mojego Insta i pa, pa.